YouTubie mogą Państwo zobaczyć to, co lata w naszym kraju. To, co zostało w naszym kraju wyprodukowane. Mogą Państwo podziwiać naszych sprawnych pilotów z ich akrobacjami tutaj na niebie nad Jasionką. Podkarpacie lotnictwem stoi, Podkarpacie na lotnictwo stawia i dziś Państwo mogą to wszystko tutaj na tym lotnisku podziwiać. Rzeszów czy Podkarpacie jest bardzo ciekawym regionem w Polsce. To dlatego, że jest przez swoje DNA związane z lotnictwem, historią polskiego lotnictwa, to tutaj powstają cały czas konstrukcje nawet tych najnowocześniejszych statków powietrznych, czy to samolotów, czy śmigłowców. Tutaj powstają silniki. Od zawsze tutaj samoloty były projektowane, konstruowane i produkowane. Mieliśmy okazję obejrzeć niesamowity przelot formacji samolotów dwóch jubilatów, 70-letniego Aeroklubu Rzeszowskiego i 40-letniego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Widzieliśmy maszyny, jeśli idzie o aeroklub, historyczne, a więc Wilgę, która od wielu, wielu dekad przypina młodym adeptom lotnictwa skrzydła. Widzieliśmy Kolibry, samoloty podstawowego szkolenia i widzieliśmy te najnowsze zdobycze techniki lotniczej, którymi dysponuje Politechnika Rzeszowska, a więc samoloty typu Piper Seneca, Piper Arrow, Sokata TB-9 Tampico. Moja pasja do latania zaczęła się niemalże 25 lat temu. Właśnie tu w Jasionce na pokazach takich jak te, kiedy oglądałem pokaz akrobacji Janusza Kasperka. I niesamowicie jest wrócić po 25 latach i samemu robić taki pokaz. Także pokaz będzie bardzo dynamiczny, będzie dużo figur, gdzie publiczność będzie mogła zobaczyć samolot latający w takich stanach, gdzie rzadko się widzi. Lecący do tyłu, lecący 400 km na godzinę, latający bokiem i w każdej jedynej możliwej konfiguracji. To są różne samoloty. Od normalnych samolotów certyfikowanych, poprzez większość jest samolotów ultralekkich. To są samoloty, część jest amatorskich, budowanych własnych przez pilotów, ale część to są gotowe konstrukcje, które można nabyć i które są produkowane między innymi w Krośnie u nas na Podkarpaciu. Na pewno dzisiejsze pokazy, dzisiejsza obecność mieszkańców świadczy o tym, że warto, aby te pokazy po 30 latach wróciły do Rzeszowa. Przypomnę, w poprzednim roku były w Mielcu, może na drugi rok trafią do Krosna. Będziemy mieli też możliwość takich pokazów w Stalowej Woli. W 2018 roku odbywają się tam Mistrzostwa Świata Szybowcowe, więc też jest okazja, aby łączyć takiego typu imprezy. Co tu podoba? Samoloty, które latają. A który najbardziej? T8, co tak lata. I ten czarny, co tak prawie spadł na ziemię. Co ci się tu najbardziej podoba? No, pokaz dronów. Dlaczego? Bo lubię drony, interesuję się dronami, mam w domu jeden. Zaplanowaliśmy pokaz wielowiernikowych systemów bezzałogowych. Od używanych przy filmowaniu, wykonywaniu zdjęć komercyjnie, aż po wyścigi tak zwanej klasy 250. Operowanie dronem nie jest rzeczą niezwykłą, tylko przed rozpoczęciem takiego użytkowania należy troszeczkę zdobyć teorii i później praktyki. Im więcej latamy, tym mamy większe wyczucie, łatwiej możemy poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych.